Witam. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę logiczną wieżę Hanui, której istnieje też fizyczny odpowiednik, tak na wypadek, gdyby komuś zabrakło prądu. Na początek, wersja w scratchu. Na ekranie mamy trzy pręty i na pierwszym z nich znajdują się trzy krążki. Może być ich więcej, ale najprostszy poziom trudności to właśnie trzy krążki ułożone od najmniejszego do największego na samym dole pręta. Celem gry jest przeniesienie wszystkich krążków na dowolny z wolnych prętów w taki sposób, by końcowa konfiguracja wyglądała tak samo jak ta na startowym pręcie. I możemy przenosić tylko po jednym krążku, przykładowo przeniosłem, i mamy też taką zasadę, że większego nie możemy położyć na mniejszy, czyli Teraz grawę musza od nas przeniesienie go tutaj, następnie mniejszy na większy. Teraz przeniesiemy ten z samego dołu tutaj. I tu mamy dwie sytuacje. Możemy zrobić tak, co będzie błędem, ponieważ tutaj nie przeniesiemy. I musimy najpierw tutaj. Teraz tu. I w tym momencie wygramy. Jak widać w przypadku trzech krążków gra nie jest jakoś specjalnie trudna, ale może być ich znacznie więcej, wtedy staje się dużo bardziej skomplikowana. Teraz pokażę Wam wersję w Pythonie, gdzie już mamy cztery krążki, ale program możemy tak rozszerzyć stosunkowo łatwo, by było ich więcej. Natomiast spróbujmy to sobie przejść. Zaczynamy podobnie, nie mamy zbyt wielu ruchów do wyboru, właściwie te były wymuszone. Co dalej? Przeniesiemy ten malutki tutaj. Teraz możemy iść tu. Następnie w ten sposób. I właściwie zrobiliśmy to samo co przy trzech krążkach, tylko że ten możemy już sobie przenieść. Co dalej? Hmm. To może tutaj, to tutaj, tu. O, i teraz nam się już uda. Proponuję wam przetestować jak to będzie wyglądać w przypadku znacznie większej ilości tych krążków. Natomiast na sam początek warto sprawdzić tą podstawę. Wygraliśmy. Jeśli chcecie zobaczyć jak takie wieże Hanui zaprogramować, to zapraszam do mojego kursu na Udemy dotyczącego Scratcha, który zawiera sekcję dotyczącą stworzenia gry Wieże Hanui i analogicznie kursu Pythona, w którym znajdziemy też taki rozdział. Link do kursu możecie znaleźć sobie w opisie. Ja w takim razie zapraszam i trzymajcie się. Hej!